TVG9, Klaudiusz Wesołek. Zawsze byłem zwolennikiem porozumienia i współpracy polsko-ukraińskiej. Kiedy wybuchł Majdan 1 i 2, stałem po stronie Ukraińców. No, za tego pierwszego Majdanu jeździłem jako spostrzegacz. No, na drugi też bym pojechał, tylko no, kozy mnie tutaj trzymały w moim gospodarstwie. Jeszcze bardziej wspierałem Ukraińców i dawałem odpór prorosyjskiej propagandzie, kiedy Ukraina stała się obiektem rosyjskiej agresji. I dalej jestem jak najbardziej zwolennikiem współpracy polsko-ukraińskiej, ale nie za wszelką cenę. I przede wszystkim, no, co jest konsekwencją tego, nie z Ukrainą banderowską. No niestety, tą ceną, którą będziemy musieli płacić za tak zwane dobre stosunki, bo to będą tylko teoretycznie dobre stosunki, za współpracę, za dobre te stosunki z Ukrainą, jeśli ona będzie banderowska, będziemy musieli zapłacić przemilczeniem prawdy i zgodą na gloryfikację zbrodniarzy, którzy no obecnie są wznoszeni na piedestał jako bohaterowie. Na to zgody nie ma. No przede wszystkim no, to są takie podstawy cywilizacyjne. No, nasza cywilizacja jest oparta na prawdzie i nie możemy niczego budować na kłamstwie. Po drugie, zawsze kiedy wzajemne relacje się opierają na kłamstwach czy przemilczeniach, zawsze ktoś, no, strona trzecia może wykorzystać, wyciągając coś, wykorzystać to do zrujnowania stosunków polsko-ukraińskich. I wreszcie najważniejsza sprawa. No, banderowcy nie chcą żadnych dobrych stosunków polsko-ukraińskich. Jeśli tak mówią, to po prostu bezczelnie kłamią, no bo jedno z przykazań ukraińskiego nacjonalisty to brzmi: nienawiścią i podstępem będziesz przyjmował wrogów narodu swego. Jest to ideologia z gruntu zbrodnicza, z gruntu antypolska, spokojnie można powiedzieć, że faszystowska. No więcej na ten temat w moich innych filmikach, także na mojej stronie na Facebooku zatytułowanej Zbrodniczy Banderyzm. Zapraszam serdecznie i jeszcze raz mówię, życzmy sobie jak najlepszych stosunków z Ukrainą, ale jeśli Ukraina będzie banderowska, to nic dobrego z tego nie będzie. Inna rzecz, że nie będzie z tego nic dobrego dla Ukrainy, ponieważ no, z banderowską Ukrainą nikt tak naprawdę nie będzie chciał współpracować. No poza tym ideologia ta, jakby jeśli zostanie postawiona na piedestale, spowoduje jeszcze większe konflikty wewnętrzne na Ukrainie. Ale no to już jest akurat sprawa Ukraińców. No cóż, chcącemu nie dzieje się krzywda. Ale niestety, no dla nas, no że może ważne, żeby w ogóle była niepodległa Ukraina, no jako przynajmniej ten bufor. Natomiast takich naprawdę dobrych stosunków z banderowską Ukrainą nigdy nie będzie.